Święcie Błażej, siadaj. Co się dzieje? Sytuacja jest bardzo napięta. Człowiek balkon. No łom? Trzeba go powstrzymać. A gdzie go znajdę? Sprawdzimy. Nasze dane wskazują, że należy szukać go w barze. W barze. To idę. Witaj, Ku. Witaj, agencie Błażej. Co dzisiaj dla mnie masz ciekawego? Poproszę nam na twoją najbliższą misję. No, coś wybierzemy chyba. No pewnie. To co masz, co możesz mi zaproponować? No tutaj twoja ulubiona bereta, prawda? Mhm. Jeden magazynek. Jeden wystarczy, tak? Tak, tak, bo ja na cały film ja nie zmieniam magazynu. No właśnie. Co dalej? Tutaj widzę jakiś kamień. Tak. Wygląda jak zwykły czarny kamień z gąbki, ale to nie jest zwykły czarny kamień z gąbki, bo to jest bardzo zaawansowane urządzenie szpiegowskie. Z satelitą GPS sobie ma w środku. Ultrafiolet, tak. Ultrafiolet i laser. A przy okazji zabija wszystkich złych. To ja wezmę. Tak, jedną? Na pewno się przyda. No, więcej to ci nie da rady, bo to jest bardzo ciężkie. Tu masz kody na nieśmiertelność. O, super. To wiesz jak się używa. I odkrytą mapę. To otwierasz konsolę, wpisujesz i działa. Dobra, a to takie cacka, co to jest? A widzisz, to jest takie bardzo ładne, ale chciałbyś takie? No, no to chyba lepsze niż ten pistolet. No dużo lepsze. To ja wezmę. Ale nie, nie, bo to będą ci źli używali. A ja też potrzebuję, jak czasami sobie na kartki strzelam. Tak? Rozumiem. I jeszcze tutaj, prawda, w zagraniczne kraje to walutę, co masz. Dobrze. I a to co to jest? To jest bardzo nowatorskie urządzenie, gdzie jak pada deszcz, prawda? I no to ci moczy twarz. Tak. A tutaj jak to użyjesz i otworzysz, to krople nie docierają do twojej twarzy. Więc twoja twarz jest ocalona w tym momencie. Ale to jest prototyp, który może wybuchnąć, jak będziesz używał, więc nie dostaniesz. No to może na następną misję. No możliwe, że już. No dobra, to dzięki. No to wszystko powodzenie. To dziękuję. Do garażu. Pokażę ci chwilowe samochód. Świetnie. Czym jest agent Błażej ze samochodu? Szczerze mówiąc, że nie ma to wszystko do bary. To standardowe wyposażenie. W reflektorach mamy lasery. Ja będę też robił oczywiście dodatkowo antybia. No to kluczyki. Mama, co taka powiększona koszula w takim dobrym lokalu? Sam pistolet właśnie wyprasowany. Co podać? Może jak to będzie? Trzaśnięte z lodem? Mieszane oddzielnie. No tutaj akurat mam takie, bo ktoś nie widział wcześniej. Znacie pan jakiegoś złego człowieka tutaj w okolicy? Tam taki z brodą siedzi. To było. Co? Agent. Boże, jak? Człowiek balkon. Jak byłem mały, mieszkałem w bloku. Nie, balkon. Stąd ten pseudonim? Tak. Podobno na mieście mówią, że bardzo złym człowiekiem jesteś. Jestem pokorny. To by się zgadzało. Cały pani. I ludzie to by chcieli, żebyś nie żył. Pan tak poważnie? Nie no, co ty pan? Tak uważaj jesteśmy. Żart był taki. To taki dowcip. Nie. To ja sobie idę.
samego. Niepokojącego się nie dzieje. Au. Ratunku, pomóż mi! Czekałem na ciebie. Załatwmy to jak mężczyźni. Moja ostatnia nadzieja. Tylko muszę trafić. O, co to? Fuck you! Nie w szczepionkę! Teraz drugi. Myk! Co ty mówisz, że wejdź? Błażej, agent. Usiądź. Agent Błażej! Usiądź! Leci. No, leci. Co? Często dawaj, no.
Agencie Błażej, usiądź. Co tym razem? Sytuacja jest bardzo napięta. Człowiek balkon. Znowu? On? Co się dzieje? Sytuacja jest bardzo napięta. Człowiek balkon. Balkon? Człowiek balkon. No leci, leci. Agencie Błażej, siadaj. Co się dzieje? Sytuacja jest bardzo napięta. Znowu on? Trzeba go wyjść. By się zgadzało. Nie przejmuj się. Bo wiele osób to chciało by. Wiele osób by sobie życzyło, żebyś piach gryzł. Poważnie. Barman, co taka podniesiona koszula? Ja widzę, że pistolet też nie wyprasowany. Co podać? Mojai to będzie. Trzęśnięte? Zmieszane z lodem. Ale rzucę dzielnie. Rzucę dzielnie. Ale zmieszam. Coś taka pognieciona koszula. Barman, mojai to.